many people in that dome. So Konrad is especially prominent in Ocean, also Kole Sama są w okolicy dom. Ja właśnie jestem Emma. I tu jest między wami jak w domu. O, ja się tam jestem bland er som hemma. Mam na imię Mirek. Ja heter Mirek. Pana przyjąłem dzięki jego łasce około 30 lat temu. Ja tu wiem, że Jezus tak wolę hans no, te 30 orze, sieda, cirka. Moje świadectwo jest długie, więc to nie będzie dzisiaj. Mi witness będzie long, so ja będę brata alt i do. Ale pewnego dnia Bóg powołał mnie do takiej służby jak wiedeonici. Men endok, so kala de widmej, tila cierna som wiedeonit. Znacie tę Biblię, znacie te znaczki. Mi się nie tyl dom her Biblia na on her tekken. Pewnego dnia endok jechaliśmy, znaczy się Bóg powiedział, że mamy jechać do Wisły, takie miasteczko w Polsce. So wiedzimy at oka tyle nie ten stod i Polen, co wiecie Wisła. Na taką konferencję dla byłych alkoholików, byłych narkomanów. Fred oka, ja skole oka tyle konferenc, fred eta narkomaner o alkoholiste. Ale ukazał nam pojechać zamiast prosto 60 km przez inne miasto i zrobiliśmy koło około 180 km. Men Gud sa till oss, istället för att åka raka vägen till den här staden, så ska ni åka runt i många fler kilometer, så att ni ska åka igenom en annan stad. Och istället för 60 kilometer så gjorde vi 180 kilometer. Byliśmy zdziwieni, ale wiedzieliśmy, że Bóg coś ma. I var förvånade, men vi visste att Gud hade någonting för oss. I w takiej miejscowości jak Gliwice spotkaliśmy na peronie człowieka. O i en liten stad som heter Gliwice så träffade vi en man på en tågstation. Był to przystojny, elegancki, z neseserkiem, biznesmen. Det var en affärsman, elegant med en sån väska, affärsväska. Podeszliśmy do niego i daliśmy mu tą małą Biblię. Vi kom fram till honom och delade ut de här biblarna, folk som delade ut den till honom. On ją przyjął. Han tog emot den. I gdy ją zobaczył, co to jest, och när han såg vad det var, mówi, że żeby on to przyjął, musi coś innego wyrzucić. Så sa han att för att jag ska kunna ta emot den här så måste jag kasta ut någonting annat. Otworzył neseser. Han öppnade sin väska. Miał tam 4 butelki denaturatu. Han hade 4 flaskor med en sån rengöringsmedel. Wziął to, wylał do kosza i na to miejsce położył Biblię. Han hällde ut dem, alltså jag ska förklara bara, det här rengöringsmedlet, det innehåller 87% alkohol och folk som inte har råd att köpa jättemycket alkohol, de köper det istället och dricker det. Det är väldigt giftigt. Så han hällde ut det till en sopkorg och i den här platsen för den här väskan så la han sin Bibel. Gdy to zobaczyliśmy, powiedzieliśmy mu, czy chce przyjechać z nami na to spotkanie do Wisły. On mi zrozumiał, co prowadzi honom, will du följa med på den här konferensen för före detta alkoholister? Zgodził się. Och han följde med. Był piątek wieczór. Det var en fredag kväll. W sobotę rano Bóg dał mu łaskę i przyjął Jezusa. På lördag morgon så gav Gud honom nåden och han tog emot Jezus. Cały dzień chodził zadowolony, czytał Biblię, słuchał wykładów i radował się. Hela dagen var han glad och han läste Bibeln och han lyssnade på föreläsningarna. W niedzielę rano och på söndag morgon był martwy w łóżku. Låg han död i sängen. Był to ostatni czas dla tego człowieka. Det var sista dagen för den här mannen att omvända sig. Czasami spotykamy ludzi. Ibland möter vi människor. Być może ostatni raz w życiu. Kanske sista gången i livet. Dlatego też nie wstydźmy się głosić Ewangelii. Därför låt oss inte skämmas för att predika evangeliet. Bóg daje łaskę. Gud ger nåde. Tak samo jak dał nam pewnego dnia. To samo serce han gav oss en dag. Mógłbym taki świadek powiedzieć kilkaset, ale nie ma dzisiaj czasu. Jag skulle kunna säga 100 sådana vittnesbörd, men vi hinner inte idag. I wracając do poprzedniego tygodnia. Om man går tillbaka till förra veckan. Dokończę świadectwo, co chciałem powiedzieć tydzień temu, ale już nie było czasu. Så ska jag avsluta vittnesbörd som jag ville berätta förra veckan, men det fanns inte tid för det.
Bóg jest wierny w swojej modlitwie. Gud är trofast i förbönen. Gdy się modlimy, Bóg odpowiada momentalnie. Czasami jest to tylko westchnienie. Ibland, alltså när vi ber så svarar Gud med detsamma och ibland så kanske suckar vi bara till honom. Pewnego dnia pracowałem w takim pałacyku. To jobbade jag i en liten herrgård. Tylko za utrzymanie, jak się mówi, za mieszkanie. Bara för att kunna bo där och för lite underhåll. Ale przyszło lato. Och det kom sommar. Siedziałem na dachu i robiłem dach. Så satt jag ute på, uppe på taket och jag lagade taket. I tak sobie pomyślałem. Och jag tänkte. No zjadłoby się loda. Oh, jag skulle vilja. Ja, jag sugen på en glass. Ale nie mam kasy. Men jag har inga pengar. Ledwo to pomyślałem. Bara jag tänkte tanken. Siostra z dołu woła, Mirek, kom. Så en syster nerifrån ropa, Mirek, kom ner. Tak sobie pomyślałem, siedzieć na tym dachu i kupiłem ci loda. To ja tänkte, du sitter där på det här taket, jag har köpt en glass till dig. O, chwała Bogu. Tak, hela Bore Gud. Zjadłem. Ja, odrób ten. Wróciłem na dach. Konut, potokie. Idzie brat, woła, Mirek, kom. So, det gick en man förbi, en bror, och han säger, Mirek, kom ner. Tego dnia zjadłem 17 lodów. Den här dagen åt jag upp 17 glassar. Bóg odpowiada. Gud svarar. Pomyślałem o tym, żeby pojechać do mamy. Ja, do mamy. Do mamy. Ja tänkte att åka och besöka min mamma. I wieczorem podeszła do mnie inna siostra. Och på kvällen kom en syster till mig. I mówi, że 4 miesiące wcześniej dostała extra premię. Och hon sa att för 4 månader sen så fick hon en extra inkomst. I jadąc na obóz, Bóg kazał jej wziąć te pieniądze. Och när hon åkte till det här lägret så sa Gud till henne att ta de här pengarna med sig. I rano na modlitwie Bóg jej powiedział, że mam mi dać te pieniądze, żebym pojechał do mojej mamy. Och på morgonen, under en bönestund, så sa Gud till henne att ge de pengarna till mig så att jag kunde åka och hälsa på min mamma. Pieniędzy było około 15% więcej niż bilet kosztował tam i z powrotem. Och pengarna var cirka 15% mer än själva biljettkostnaden. Ale był przełom miesiąca i była w Polsce podwyżka biletów. Men det var slutet av månaden och precis då så höjde de priserna på biljetter i Polen. I było idealnie tyle, co mi dała. Och det var exakt den summa som hon gav mig, som jag behövde till biljetten. Był potem obóz dziecięcy. Sedan var det ett barnläger. I dzieciaki no latały, opychały się słodyczami. O, barnen sprang runt och de åt godis. I tak sobie pomyślałem, no zjadłoby się coś słodkiego. A ja tak, ja bym sumie po nowym sercu också. I patrzę, taki Grzesiu chodzi koło mnie. O, ja såg en man som gick där. I myślę, że ktoś chce. O, ja tänkte, han vill någonting. To był największy łakomców na obozie. Det var den mest glupska mannen på hela läget. Tabliczkę czekolady to chrupał w jedną minutę. Hela chokladkakan kunde han äta upp på en minut. I tak on chodzi. O, han gick där. I mówię, Grzesiu, o co chodzi? O, ja prawie honom, bo wiedzę. On mówi, no bo je, kupiłem sobie czekoladę. Ja, wiesz, ja wsiadł en chokladkaka till mig. Ja mówię, no super, lubi słodycze. O, jest to jedno i upro, do jela ju budis. A on mówi, no tak, ale Pan Jezus kazał mi ją dać Tobie. Ja, men Herren Jesus har sagt till mig att ge den till dig. Mi się zrobiło głupio. Ja tylko to pizza. I mówię tak, to wiesz co, zjemy ją na połowę. So ja sa, okej, vi äter upp den tillsammans. A Grzesiu, ach. Oha, suka de oletman. Tak Bóg odpowiada na nasze modlitwy, czasami westchnienia. So, svarar Gud på våra böner, ibland suka vi bara. Oby to było dla nas zachętą. Modetta bli en uppmuntran till oss. To są drobne rzeczy. Yes, most okay. Ale pewnego dnia modliłem się też o pracę. And also bad you om ett jobb. I nie modliłem się o to, żeby pojechać do Szwecji. Och jag bad inte om att åka till Sverige. Wracając do domu dostałem SMS-a. Och tillbaka när jag kom hem så fick jag en SMS. Że jestem potrzebny w Szwecji. Att jag behövs i Sverige. Dzięki temu jestem między wami. Och tak vare det så kanske vara här bland er. Gdy chcecie coś więcej ode mnie się dowiedzieć, to mam nadzieję, że będzie jeszcze sporo możliwości. Niech Wam Bóg błogosławi. Trwajcie w Panu i kochajcie Go. Ale jednocześnie nie zapomnijcie,
że ludzie czekają na Słowo Boże i na Ewangelię, którą my już mamy. Czasami może być to ostatni dla nich moment. Och evangeliet som vi har, och det kan vara den sista möjligheten för dem. Amen.